Na początku przyjeżdżałam do huty kilka razy w tygodniu. Pytałam, czy potrzebują jakiejś pomocy. No, słyszeliśmy, że nie. Prosili mnie, żebym sprawdzała upoważnienia zakładów pracy przy wpuszczaniu na te masówki, gdzie przyjeżdżali z całego Śląska już przewodniczący komitetów założycielskich. I no, byłam takim bramkarzem, więc to, co chcieli koledzy z komitetu strajkowego, czy już wtedy MKZ-u Huty Katowice, no to robiłam. Z tym, że ja dalej jeszcze pracowałam w instytucie, więc tylko w wolnych chwilach. I dopiero gdzieś tak pod koniec listopada, w grudniu, zaczęłam tam bywać częściej. Także już wtedy praktycznie można powiedzieć, że byłam oddelegowana tylko i wyłącznie do pracy w MKZ-cie. Miałam wtedy napad, ponieważ okazało się, że Witek Koszczewski, nasz pracownik Instytutu w Zakładzie do Spraw Międzynarodowych, Handlu Międzynarodowego, Wystaw Współpracy Międzynarodowej, nazwijmy to tak, chciał bardzo być członkiem Komitetu Założycielskiego, ale to wszystko się już działo po 17 września, kiedy już związek był zarejestrowany. No więc oczywiście powiedziałem, że absolutnie nie, bo myśmy zostali wybrani 3-4 września, już było to posiedzenie Komitetu Założycielskiego, gdzie wybrano przewodniczącego, wice, skarbnika, sekretarza. I jest to niemożliwe. A wcześniej on też prosił, żeby go zawieźć na Hutę Katowice. Zawieźliśmy i bardzo chciał zostać członkiem z założycielem. Jacek Jagiełka to zablokował. Mi się to bardzo spodobało. I wtedy właśnie do Jacka Jagiełki miałam pełne zaufanie, czyli tą mądrą decyzją zaskarbił moją przyjaźń i zaufanie. I proszę sobie wyobrazić, że po tym zablokowaniu ja miałam napad w pociągu. Jechałam wtedy po spotkaniu w bibliotece naszej instytutowej z Wandą Konkol. I na odcinku Bogucice Szopienice facet wystartował do mnie ze szczykawką, ale zdążył mnie tylko ukłuć, bo podbiłam rękę, puściłam się w pogoń za gościem, wyskoczył w pełnym biegu, chociaż już było ciemno. No, Wanda Konkol była tak przerażona, że wysiadła ze mną w Sosnowcu, poszłam wtedy na pogotowie, no stwierdzili, opisali po prostu to ukłucie i Wanda już bała się jechać dalej, także spała wtedy w moim domu. A potem dowiedziałam się, że Koszczewski miał już kłopoty wcześniej, bo pracował w pokoju, gdzie kolportowana była bibuła, czyli książki głównie. No i chłopcy sobie tak grzecznie kilka lat chyba wymieniali się książkami. No i on przyszedł jako nowy do pokoju i chłopcy po kilku tygodniach doszli do wniosku, że no jemu też by można było pokazać. No i wszyscy zostali wezwani na przesłuchanie w SB. Oczywiście każdy wyparł się w żywe oczy, no ale powtórzyli między sobą. No i ten chłopak, który dał mu książkę, no powiedział mu, że po prostu dziękuję ci bardzo za podkablowanie, że jesteś kapusiem w SB. I miał potem wypadek samochodowy. No na szczęście nic się nie stało. Wyszedł z tego, no był w szpitalu, groziła jemu śmierć. I oczywiście mi to starsi pracownicy powtórzyli, więc poszłam wtedy do Koszczewskiego, kazałam wyjść z pokoju innym pracownikom. No i postraszyłam, że ja myślałam, że ty jesteś zwykły kapuś z SB, ale jak taki napad miałam, to przypuszczam, że są to tropy raczej z Łubianki. No i że widzisz, ja przetrwałam to, ale jeśli następnym razem będzie napad, to ja
się z tobą spotkam, ale już nie w instytucie, tylko gdzie indziej, a jeśli mi się coś stanie, no to spotkają się moi kumple z tobą. I od tego czasu, no powiedziałam mu, żeby się modlił teraz, żeby mi się nic nie stało, żebym swojej pięknej nóżki nie skręciła gdzieś na płycie chodnikowej, bo to będzie pewnie jego wina. Głównie współpracowałam z Jackiem Jagiełką. Później protokołowałam wszystkie zebrania MKZ-u. No, pomogłam im prowadzić te zebrania, bo na początku była to bardzo taka chaotyczna wymiana zdań. No, ja byłam przygotowana jednak do pracy bardzo takiej zorganizowanej. No, warto wspomnieć, że moi rodzice przed wojną już mieli po 26-27 lat. Ojciec był oficerem zawodowym podhalańskiej, a moja mama była wtedy żoną kapitana dwójki przedwojennej w Brodach, komendanta w Brodach. Także ja w domu byłam przygotowywana też merytorycznie do pełnienia różnych funkcji i zajmowania się wieloma sprawami. Także to szkolenie dało mi bardzo wiele. Najbliżej współpracowałam z Jackiem Jagiełką. Natomiast Andrzej Rospuchowski był bardzo dobrym mówcą. On był wyśmienitym mówcą, gorzej troszkę ze sprawami organizacyjnymi i był zbyt łatwo wierny. No ale jakoś tak w parze, powiedzmy, z Jackiem Jagiełką to wszystko szło bardzo dobrze, wręcz powiedzmy wyśmienicie. Powstała i biblioteka wydawnictw pozadebitowych, czytelnia, sprowadzane były masowo książki, powstał Instytut Prac Związkowych, w tej chwili zapomniałam, jak to się dokładnie nazywało, Ośrodek Badań Społecznych, społeczno-zawodowych. Także przyciągaliśmy coraz więcej intelektualistów śląskich, ale wciąż brak nam było doradztwa politycznego. No, przyjeżdżał Krzyżewski, przyjeżdżał Andrzejewski, przyjeżdżał Chrzanowski, a parę razy był Stelmachowski. Jeszcze warto wspomnieć, że statut, który MKZ Katowice chciał rejestrować, i to był pierwszy statut w ogóle zgłoszony w sądzie, no i pisał go Stelmachowski z Chrzanowskim. I potem ten sam statut stał się statutem tym ogólnopolskim już NSZZ Solidarność. Kierowałam Ośrodkiem Prac Społeczno-Zawodowych. Współpracownikami tego ośrodka był Sołtys, Kopański, Mira Błaszczak. To były te takie główne postaci, chociaż i współpracował Krzysztof Gosiewski, ale już w mniejszym stopniu. Natomiast zajmowałam się najróżniejszymi sprawami. Przychodzili do nas ludzie, głównie do interwencji, z prośbą o wszystko. O walkę z polityczną mafią, o obronę przeciwko pracodawcom, którzy zachowywali się dziwnie, w sprawie mieszkań. Wszyscy pokrzywdzeni, czyli tysiące ludzi przychodziło, z tym, że trzeba powiedzieć, że trochę też wariatów przychodziło. I zatrudniliśmy psychologa, Elżbieta Szczepańska była jednym z tych psychologów, które jak było podejrzenie, że facet może konfabulować, no to przechodził najpierw przez sito Eli Szczepańskiej. Ona pracowała właśnie z Cegielskim, z Nikodemem właśnie w tym dziale interwencji. Ja z działem interwencji miałam mało wspólnego. Zajmowałam się później kolportażem, ale to już w późniejszym czasie, jak zaczęliśmy wydawać Wiadomości Katowickie. Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych zajmował się prognozowaniem, oceną aktualnego stanu gospodarki, aktualnego stanu
rozwoju myśli politycznej. Zajmował się no, tym wszystkim, co mogli dać naukowcy, socjologowie, filozofowie. Zajmował się też prawem pracy, czyli jakie zmiany powinny być w prawie pracy. No niestety nie zachowała się dokumentacja, ponieważ większość rzeczy, która była w moim domu, została po śmierci matki zniszczona, bo matka zmarła, jak ja się ukrywałam. A czy coś w MKZ zostało? Chyba nie. I obawiam się, że po prostu dojdzie, znaczy pójdzie to wszystko w zapomnienie.